serdecznie na kanale Ekokreatywna. Dzisiaj będzie ogromny haul lumpeksowy z nowego, całkowicie nowego towaru w Ciuchach Kraków na ulicy Długiej w Krakowie. Było kilka pytań na shortsach, gdzie ten sklep się znajduje. Słuchajcie, koło nowego kleparza jest takie podwórze, dosyć duże podwórze. Dosyć spore podwórze, przez bramę się wchodzi i kamienica po lewej oczywiście stronie na trzecim piętrze znajdują się właśnie ciuchy i zobaczycie relacje oraz oczywiście zakupy i mierzymy z tego, a naprawdę niesamowicie piękne rzeczy kupiłam, spodnie, sukienki, bluzki, nawet buty i piękną kopertówkę, więc już Was zapraszam, bo myślę, że będą i super stylowe i coś dla mnie i coś dla Was. No i oczywiście będę Was prosiła o rady. Bardzo, bardzo Was proszę, doradźcie w tym miejscu, gdzie będę Was prosić o radę, co sobie mam zostawić. Także lecimy już do relacji i oczywiście bardzo Was proszę też o zasubskrybowanie koniecznie kanału. Jest to bardzo ważne dla mojego rozwoju, ale też proszę Was o polubienie filmiku i lecimy. Cześć kochani, jak widzicie jestem w Krakowie, idę do Ciuchów na Długiej i będzie dzisiaj nowa dostawa butów wiosennych. Oprócz tego była też nowa dostawa wyceny, więc jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że Wy też. Słuchajcie, jesteśmy już na butach i szczerze Wam powiem, że jak na nową wiosenną dostawę, to trochę wydawało mi się mało tych butów, ale kupiłam dwie super pary, zobaczycie. Natomiast tutaj oglądam już kurtki. Kurtki zawsze oglądam, bo czasem się trafia właśnie jakaś perełka. No i tym razem właśnie perełka w liczbie pojedynczej była. Też oczywiście zobaczymy to, wmierzymy. Tymczasem dużo kurtek jeszcze zimowych, bo wiecie co, to była taka wiosenno-zimowa dostawa, nie stricte tylko letnio-wiosenna, czy letnia po prostu. Tutaj widzicie właśnie kurtkę, którą udało mi się zakupić, skórzaną, bardzo fajną. Torebki przeglądałam, no ale finalnie nie było jakiegoś wielkiego szału z tymi torebeczkami. Natomiast słuchajcie, bluzek i sukienek było tyle pięknych. Tutaj jedwabne bluzki widzieliście. Przepiękna spódnica z wiskozy. I teraz polowałam na te spódnice maxi w trendach i znalazłam też spodnie idealne dla mnie i dla mojej figury i w ogóle dla mojej kolorystyki. No naprawdę przepiękne, bardzo mi się podobają. No i tutaj będziecie już oglądać właśnie ten festiwal sukienek. Super sukienki, wszystkie co najmniej z wiskozy, bawełna, tu jeszcze się wkradły spodnie, o których Wam opowiem za chwileczkę, bo są mega fajne. Niektóre rzeczy, które oglądałam, były niestety, nie nadawały się. Tutaj macie przykład takich dwóch sukienek, których nie wzięłam. Jedna była trochę zbyt obcisła, taka zbyt kiszkowata, a druga sztuczna. No i tu jeszcze oglądamy sobie kolejne spódniczki, sukienki, tu koszula taka oversize'owa, lniana, piękna projektantka sukienka tutaj, też bardzo fajnej marki. Właśnie tutaj mamy sukienkę znowu z bawełny, takiej jakby gufrowanej, nie wiem jak to nazwać, cudna sukienka, naprawdę przepiękna sukienka z wiskozy, którą oczywiście zobaczycie, a tutaj ten piękny haft angielski. Dwie takie sukienki udało mi się znaleźć i przesuperowała też bardzo dobrej marki sukienka w najmłodniejszym kolorze sezonu. A ta znowu zachwyciła mnie wzorem i wzornictwem takim współczesnym. I tutaj taka tradycyjna letnia sukienka, przepiękna szmizjerka z wiskozy, żakiet, tutaj mamy marynarkę lnianą, bluzkę również jedwabną z super rękawami. Już się nie mogę doczekać, aż Wam pokażę na żywca. No i mamy piękne firmowe melisy. No i to by było już wszystko. Wiele razy widzieliście już relacje z tego sklepu i od razu przepraszam tych, którzy czekali. Być może ten filmik się ukaże trochę później, bo wczoraj byłam troszkę chora i nie mogłam nagrywać, więc ten filmik jest nagrywany i wstawiany tuż przed emisją, co może skutkować spóźnieniami, także wybaczcie. Pokażę Wam najpierw buty, akcesoria i pomniejsze rzeczy, a na sam koniec zostawię sukienki, bo mam mnóstwo sukienek. Słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, chyba osiem czy dziesięć sukienek, w
więc jestem podekscytowana i w ogóle chciałam Wam powiedzieć moje przemyślenia ostatnie, że sukienka to powinien być nowy taki power wear. Nowy ciuch mocy dla kobiety. Wiecie co? Przez lata kobiety wsuwały się w spodnie, uważając, że spodnie dają energię. Ale dlaczego? Ponieważ miałyśmy poczucie, wcześniej kobiety miały poczucie, że mężczyźni nosząc spodnie byli władcami świata, prawda? A my miałyśmy przeznaczone niższe miejsce. Natomiast myślę, że teraz warto by było to zrewidować, bo najstarszym ubraniem człowieka jest właśnie rodzaj sukienki, tunika. I w ogóle sukienka ma też fajną energię i wiecie co, ja to tak odczuwam, że sukienki są takie przyjazne dla energii ciała. Jeżeli są w miarę takie luźne, z naturalnych materiałów, nie takie obciskujące mini, że się nie da ruszyć w nich, energia na całym ciele może się po prostu swobodnie poruszać. Takie mam poczucie, jak wkładam sukienkę, że jestem całością, nie jestem przecięta gdzieś na pół, jestem po prostu taki, jest flow energetyczny. Nie wiem, to jest moje osobiste odczucie, dajcie znać, czy coś w tym jest Waszym zdaniem. Ja uważam, że sukienki są ekstra po prostu. Kocham najbardziej sukienki i w ogóle zastanawiam się, czy nie przeprofilować troszeczkę sklepu, żeby głównie sukienki właśnie tam były. Oczywiście nie tylko, bo jak są świetne spodnie, tak jak dzisiaj, czy spódnice, to też oczywiście będą czasami. Natomiast bardzo dobrze czuję się i lubię kupować sukienki. Że możecie też wyrazić swoje zdanie. Słuchajcie, zacznę od tych akcesoriów, które się będą pojawiać w stylizacjach z sukienkami, spodniami itd. Pierwsza rzecz to jest kopertówka, a w zasadzie to nie jest tylko kopertówka, ale w ogóle torba. Ona jest vintage, zobaczcie, ale naprawdę super skóry, pięknym kolorze karmelowym, w ogóle w bardzo dobrym stanie, patrzcie. W ogóle tu się nic nie dzieje z tą kopertówką. No nie wiem, ktoś się pozbył, ale naprawdę, naprawdę fajna rzecz. Trochę trzeba będzie o nią zadbać. Ja ją oczywiście bardzo fajnie oczyszczę preparatami do skór, wymyję w środku, bo jeszcze nie jest wymyta, przyznaję. I kopertówka ta posiada dwie przegrody, zamek oraz pasek wyjmowany. Po prostu może być też torbą. Jest świetna, jest dosyć duża, więc jak na taką codzienną torebkę to mega. I patrzcie, jak fajnie ma zrobioną sprzączkę. No w ogóle naprawdę jest przepiękna moim zdaniem. Także kopertóweczka nie jest w moim super dla mnie kolorze, ale jest naprawdę super funkcjonalna. I zobaczycie ją potem w fajnej stylówie. Druga rzecz, która też pasuje do tej kopertówki, to buty nowe, słuchajcie. Magazine du Nord i tutaj są metki. Jest metka naklejona, na której widać, że jest to skóra. No, rozmiar 41, typowe flacy. Naklejka jeszcze jest, więc widzicie, że są całkiem nowe. Naprawdę, no, śliczne buty. Słuchajcie, i nie wiem, czy wiecie, ale flacy i w ogóle buty, szczególnie baleriny, takie klasyczne, a te nie są takie bardzo klasyczne, bo są trochę z czubkami, ale w ogóle generalnie baleriny i płaskie buty to jest szał tego roku i wszyscy to będą nosić. A w ogóle ja uważam, że skórzane baleriny to jest jedna z najfajniejszych, najbardziej uniwersalnych, ale też takich kobiecych, wygodnych rzeczy na co dzień. A te są szczególnie fajne, bo zobaczcie, mają jeszcze tutaj takie ozdoby od zewnątrz. Oczywiście od środka jest skórka, ale mają tutaj takie coś, więc są takie z takim twistem fajnym. Dobra, kupiłam sobie też buciki i to są Melisy od Jasona Wu, czy też Wu, nie wiem jak to się czyta, szczerze Wam powiem, muszę to sprawdzić, a jakoś mi wypadło właśnie, mówię, bo wczoraj chorowałam. Oryginalne Melisy, bardzo fajnie wykonane, widać, że są oryginalne, tutaj są wszystkie potrzebne rzeczy, żeby sprawdzić oryginalność, pięknie wykonane, ja miałam kiedyś podróby takie z Chin Melisy. No i widać bardzo dużą różnicę. Tutaj jest skórzana wkładka, wszyta, nie wiem czy skórzana, ale bardzo porządna. I zobaczcie, bardzo fajne, bo one są z takiej jakby koronki, w środku oczywiście, zalanej gumą, rzecz jasna. Pachną, nadal pachną. Pachną jak trochę jak guma balonowa. I mają bardzo ładne tasówki tutaj. One będą super do takich trochę ciemniejszych stylizacji, ale patrzcie jak trafiłam, że kolor, ten taki różowo-bordowy, taki wrzosowy, jest ekstra rzecz. Będą w stylówce. Słuchajcie, no i lecimy dalej w takim razie i może już zaczniemy teraz te stylizacje.
bo pierwsza rzecz, taka pojedyncza, to jest spódnica. Piękna spódnica. Naprawdę super i też bardzo fajnej marki. Jeśli znacie markę Nymf, rozmiar 38. Rzeczywiście to jest taka MKL-ka. Bardzo ciekawy materiał. Mam nadzieję, że się uda pokazać. Paski są oberżynowe na takim kremowo-różowym tle i mają żółte kropeczki jeszcze ma ta spódnica. Tu na tych jasnych paskach są takie żółte kropki. Nie wiem, zobaczymy, czy się to sfokusuje. O, tutaj widać teraz. Są. Spódnica jest bardzo, bardzo wygodna. Zobaczcie ją w stylówce, a w stylówce będzie ona z bluzką tą, która była w przymierzalni i jest rewelacyjna. Słuchajcie, Copenhagen Luxe to jest znowu 30% jedwabiu i bawełna w tym. Ma piękne rękawy, to jest w ogóle super, bo takie rękawy przed łokieć, czy właściwie za łokieć dotąd. I one mają tutaj gumki i się tak podwijają, to bardzo fajnie wygląda. Mam bardzo podobną szarą w sklepie, większą chyba, chociaż może w tym samym rozmiarze. I też właśnie z takiego samego materiału, ma takie dłuższe boki. Super rzecz na wakacje, słuchajcie, zwijacie sobie to, to jest już jakby mięte trochę, więc nie ze mnie się bardziej. W każdym razie spódnica z tą koszulą, no to niekoniecznie musi być do tego, słuchajcie, ja to tak przymierzyłam, bo akurat te dwie rzeczy tu były, no i w miarę kolorystyka jest podobna, tak? To mogłoby być też do fajnego t-shirta po prostu, prawda? Albo do takiego tank topu, czy do, no nie wiem, do bluzki po prostu w środek, cokolwiek to może być, body i tak dalej. Piękna, piękna spódnica z falbaną. No i oczywiście mam nadzieję, że wiecie, że teraz maxi jest super modne. Maxi to jest długość tego roku, absolutnie. Dobra, lecimy dalej. Bluzka była, spódnica była, mamy teraz... teraz Wam pokażę spodnie, które mam na sobie. A spodnie są naprawdę świetne. Zdjęłam pasek, który miałam w początku filmu, właśnie to był krawat, żeby lepiej było widać krój. Słuchajcie, spodnie są naprawdę przepiękne, z bawełny, takiej delikatnej i to jest świetna marka. Nazywa się ta marka Baum und Ferdgarden. Słuchajcie, nie wiem co to jest chyba marka jakaś skandynawska, ewentualnie właśnie coś niemieckiego. I są tak super te spodnie, nie dość, że krój jest po prostu idealnie uszyty. No nie wiem, trafiłam na spodnie, które nie mają żadnej gumy, żadnych tych, ale no po prostu są na mnie uszyte. Tutaj mam troszeczkę teraz body, więc mam tak średnio to z tyłu, ale to się tym nie przejmujemy. Będę je tam mierzyć do czegoś innego. Patrzcie, jak pięknie leżą, jaki to jest w ogóle materiał niesamowity. No, jestem zachwycona tymi spodniami. Nie wierzę, że ktoś je oddał, no, chyba, że miał za małe. Ale patrzcie, no i super modne trendy, bo teraz takie proste, garniturowe właśnie spodnie, ale trochę zwężane, natomiast nie bardzo obcisłe na dole, są bardzo, bardzo modne. No i te spodnie idealnie się wpisują. No i przymierzyłam te spodnie też do koszuli jedwabnej, która jest dużo za duża, ale taka kolorystyka mi się wydała fajna. Poza tym chciałam zaprezentować Wam też koszulę, więc oprócz tej stylówy, w której jestem, to widzicie też te spodnie z tą piękną koszulą Kofur Denmark. Czyli znowu mamy firmę norweską, boże, mamy znowu firmę skandynawską ML, jedwab 100%. Tutaj niestety teraz musiałam sobie czymś dotknąć, ale to nic. Koszula jest w stanie idealnym. Piękna, naprawdę. Ma takie detale haftowane, gdzie niegdzie są takie kwiatki. O, tu jest kwiatek. W tych samych kolorach co bluzka. Tu jest kwiatek, tu jest jakieś takie coś. Taka detalicznie zdobiona bluzka miejscami. I z tyłu też jest gdzieś. O, jest z tyłu kwiatuszek. Piękna, przepiękna. Jestem ciekawa Waszej opinii. I kolejna rzecz, która też jest przymierzona do tej stylówy, to jest świetna kurtka ze skóry i zamszu, mięciusieńka. No zresztą też nic dziwnego, bo zobaczcie, Modstrøm. Norweska znowu jakaś, a niekoniecznie norweska, może właśnie duńska, może jakaś inna. Piękna, bardzo mięciuteńka skóra. Wydaje mi się, że to jest właśnie bardziej M-ka. Zobaczymy, czy tu jest gdzieś... Właśnie nie ma, słuchajcie, metki tej takiej wewnętrznej, chyba że jest gdzieś w kieszeni, bo to się zdarza też. Ale nieważne, no jest to skóra naturalna, to nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, bo kurtka jest po prostu w dotyku jak taki aksamit,
No przefajna, przefajna. Ma takie zameczki tutaj. No i wydaje mi się, że to jest rozmiar M. Jeszcze ją włożę, tak? No jest to taka SKM-ka. Raczej powiedziałabym, że bardziej M-ka, bo ma luzik tutaj, widzicie? I jakkolwiek w biodrach jest taka, no właśnie, tak mi się wydaje, że taka na M-kę, SKM-kę. Na pewno nie L, bo tutaj już nie będzie na tyle miejsca, żeby L-ka weszła, ale no piękna ramoneska złączonego zamszu skóry, mięciutka po prostu, naprawdę jest mega miękka. Także kurteczka się udała. Kolejna koszula, którą chciałam Wam pokazać i też będzie ona do tych spodni przymierzona. Ma rozmiar M, również jest 100% jedwab i jest to od Amandy Smith. Nawet na metce tutaj jest napisane Pure Silk, więc nie ma to tamto. Jest też w stanie, słuchajcie, idealnym ta koszula. Piękny kolor, guziczki z masy perłowej, bardzo fajny krój, bo taki minimalistyczny, a nie jest to jakaś taka mega obszerna koszula, tylko taka właśnie ładnie skrojona. Fajny kołnierzyk, taki tutaj otwierany u góry, więc jest trochę dekoltu. Świetny kolor, naprawdę świetny kolor. Przepiękny, bardzo Wam polecam tą koszulkę. Jestem ciekawa oczywiście Waszych opinii, jak się Wam podoba ta koszulka. No i słuchajcie, w ten sposób... A, jeszcze spodnie, słuchajcie, nie koniec. Prawie koniec, ale jeszcze nie. Jeszcze mam dwie rzeczy superowe. Pierwsza rzecz to są spodnie. I te spodnie mnie zachwyciły. Bardzo żałuję, że nie są w moim rozmiarze i raczej się ich nie da przerobić. To są spodnie z H&M, ale z takiej limitowanej serii Morris & Co. Morris & Co to jest taka firma, pokażę Wam tam przebitki, która zajmuje się wystrojem wnętrz w stylu właśnie tak jak William Morris, czyli że takie tworzy secesyjne tapety, bardzo, bardzo takie wysmakowane, w stylu oryginalnych tych obrazów z XIX wieku. Natomiast to są naprawdę bardzo luksusowe rzeczy. One się sprawdzają i do wnętrz nowoczesnych, i do starych. Także jest to coś niesamowitego. Te spodnie są wynikiem współpracy właśnie firmy Morris i H&M. Jest to jeden z materiałów, który występuje w tym wzornictwie wystroju wnętrz. No i przyznajcie, że jest po prostu niesamowity. I to są nowe spodnie z metkami. Patrzcie, to jest taki granat, krem i te kwiatki mają w sobie trochę łososiowego. I to są właśnie spodnie w super modnym stylu, szerokie, z szerokimi nogawkami, ale widzicie, to są spodnie takie, chyba że ktoś chce kuloty, to na wysoki wzrost też mogą być. Ale to są spodnie takie na mniej więcej na mój wzrost, 1,65 m. Inaczej trzeba by je skracać lub mieć krótsze po prostu. Naprawdę są nowe, zobaczcie, jest tu metka od nowości. Nawet zapieczętowana metka. Jest wszystko. Przepiękne spodnie, rozmiar L. Tu jest napisane 44. To nie jest XL, to raczej będzie L-ka. No ja nie będę ich mierzyć, bo tutaj już jakby nie ma jak ograć tego. Widzieliście krótką przebitkę w przymierzalni. Nie ma jak ograć tego, że one są aż tak luźne. No więc pokazuję Wam tak, ale mają kieszenie, mają piękny materiał i to jest chyba wiskoza 100%. Zaraz Wam powiem. Gdzie jest metka? Tylko czarna, nie znoszę czarnych metek. Słuchajcie, jeszcze lepiej. 73% wiskozy i 27% liocel. Liocel to też rodzaj wiskozy, tylko jeszcze taki bardziej, taki lepsiejszy jeszcze, bardziej jakościowy powiedzmy. Piękne, przepiękne spodnie. Ten szary kolor tutaj też niesamowicie fajny efekt kolorystyczny daje. No nawet do tego, co mam na sobie, do tej bluzki ostatecznie mogłoby być, aczkolwiek ja bym tu raczej widziała na przykład popielatą bluzkę z jedwabiu do tego. Ale byłby szał, albo taką beżową, kremowo-beżową. No cudne, po prostu przepiękne są. Pareo lub chusta, jak kto woli. W zeszłym roku miałam dużo pytań o pareo, a nigdy nie miałam. Jest to 100% jedwab i to jest też pareo markowe, ma tu metkę i ma oznaczenie, więc można sobie wszystko sprawdzić. Patrzcie, jest Weitz. Jedwabne, duże pareo, przepiękny materiał. Naprawdę przepiękny. Można oczywiście to nosić zupełnie jako chustę. Nie ma potrzeby nosić tego jako pareo, jak ktoś nie używa pareo. Patrzcie, jakie kolory są po prostu niesamowite. Przepiękne.
No coś, zachwyciłam się tym materiałem. Jest niesamowity. Piękna sukienka by z tego była, ale chusta też jest cudowna. No w ogóle chusty to jest bardzo praktyczna rzecz, bardzo uniwersalna rzecz. Można z tego zrobić spódnicę plażową, można to wywiązać na torbie, na szyi, gdzie się chce. Dobra, słuchajcie, przyszedł czas na sukienki. Zaczniemy od sukienki bardzo designerskiej, która mi się mega podoba. Jest za duża i sporo na mnie. To jest, tutaj twierdzą, że jest to rozmiar XXL. No i jest to rozmiar duży. Wiskoza, niesamowicie piękny, artystyczny wzór, zobaczcie. Jest jak nowa, to widać zresztą. Nic tu nie jest zciorane. Patrzcie, jaka piękna sukienka. Ze złotymi takimi właśnie designerskimi jakby wszyciami w tym materiale. To jest część nitki. Ale taki materiał naprawdę kosztuje mnóstwo kasy, bo słuchajcie, to jest bardzo pracochłonna rzecz stworzenie takich tego typu materiałów. No i to się pięknie błyszczy. W ogóle design tego jest przecudowny według mnie. W ogóle też krój tej sukienki, która jest troszkę dłuższa bokami, śliczna jest, przepiękna jest. Jak widzicie, na mnie jest spora. Włożyłam ją do tych flatsów, właśnie do tych, bo według mnie właśnie to jest super kolorystyka do tego. Tu jest też połysk lekki, no i kolor ten kamelowy się tu super zgrywa. No i oczywiście do tego ta kopertówka, którą też pokazywałam na początku. Według mnie super, super fajny zestaw. Można by to sobie tutaj na przykład skórzany pas dać, byłoby też superowo. Można by dać fajną jeszcze marynarę na to jakąś. No i piękna. No przyznajcie, że jest materiał, ten materiał tej sukienki najbardziej mnie zachwycił ze wszystkich sukienek, słuchajcie. I teraz najpierw pójdę takimi większymi sukienkami. Tutaj jest przepiękna sukienka od Jules się pisze, z wiskozy. 44 jest napisane. Rzeczywiście, słuchajcie, to jest LKXL, bo tutaj jest spora. Ma gumę w pasie, więc ona się będzie fajnie układać, zwłaszcza właśnie na większym rozmiarze, bo na mnie to trochę za bardzo obwisa, jak widać właśnie w okolicach pasa, no bo mam tutaj za dużo luzu. Natomiast tutaj są takie gumki na rękawach. No ten materiał jest przepiękny. Słuchajcie, no... Kto pierwszy, ten lepszy do tych sukienek. Słuchajcie, nie ukrywam, że ta wycena nie jest rzeczą tanią tam. Ale wiecie, no sukienki to jeszcze, no kurtki, gorzej kurtki, żakiety, to takie rzeczy są najdroższe. Natomiast jeszcze sukienki można przeżyć. Zastanawiajcie się, dobrze mierzcie wymiary jak coś, żeby nie było jakiś wtop. Tutaj mam piękną sukienkę, z którą się zastanawiam, czy sobie nie zostawić. Jest to mniej więcej SM i to jest taka sukienka, która niestety wszystko eksponuje. Trzeba mieć płaski brzuch, ponieważ ten materiał nie jest litościwy. On po prostu pokazuje wszystkie, dzięki Bogu, ma te kieszenie, które trochę kamuflują, powiedzmy, sylwetkę. Jest bardzo fajna, jest też maxi, świetna jest ta wiskoza. To jest marka George, więc to nie jest jakaś super, super marka, ale kolor, przyznajcie, kolor jest po prostu... boski, po prostu boski. Jestem ciekawa, jak się ja Wam podobam. Dajcie znać, czy to jest sukienka dla mnie, czy Waszym zdaniem jednak nie. I teraz dwie sukienki też następne. To jest tak, ta jest od marki FW Bridge. I to jest, słuchajcie, rozmiar 22, czyli to jest naprawdę takie 2-3 XL. Świetny materiał. To jest chyba len, już Wam powiem. 55 len, 45 wiskoza. Świetny materiał, naprawdę. Bardzo fajna sukienka i w paski wyszczuplające, więc też fajnie, bo pionowe pasy wiadomo, co robią. Fajny krój, właśnie też taki kopertowy, na lato ideał. I ma długie rękawy z takimi wywinięciami. No, naprawdę sukienka się mega udała. Jeżeli ktoś ma taki większy rozmiar, to Was zapraszam, bo tak duże rozmiary sukienek naprawdę nie zdarzają się na co dzień, więc zapraszam Was, zachęcam Was. A na pewno w sklepie od razu, czy na Vinted od razu ktoś ją chwyci, jak tylko pójdzie. Słuchajcie, tu jest przepiękna też sukienka od marki Papaya. Papaya to jest całkiem fajna marka. Papaya i to jest też wiskoza, o ile dobrze pamiętam. Rozmiar 14, wiskoza 100%. Oczywiście ma boskie kolory. Przepiękne ma kolory. No dla mnie ideał, ale na mnie ta sukienka jest trochę za duża. Ona jednak jest bardziej w rozmiarze L, ML, no ale
Nie, M bardziej, słuchajcie, bo tutaj znowu nie ma szału. Tutaj się jakoś znowu wiele nie zmieści. Natomiast ja mam poczucie, że na mnie jest trochę za duża ta sukienka. Śliczny krój, no i ta maxi, która znowu w tym sezonie rządzi. No i sami powiedzcie, jak to wygląda. Moim zdaniem pięknie sukienka się układa. Świetny ma ten materiał. No jest naprawdę przesuperowa. No i teraz doszliśmy do kompletu, który będzie i osobno, i razem. Tu jest sukieneczka w rozmiarze L od Monki. Nie, XL nawet. Ale to jest LXL. Słuchajcie, Monki to też jest taka sieciówka raczej, natomiast jest fajna sukienka i super wiskozy. Akurat naprawdę ta sukienka jest świetna. Bardzo fajny, odmładzający wzorek. Piękny kolor ekry w te kropeczki i w ogóle ma bardzo fajny krój. Udała się ta sukienka. Przyznam, że jest świetna po prostu. Na mnie oczywiście, że jest duża, ale jest bardzo, bardzo fajna. No i spokojnie będzie na LXL. Myślę, że no przynajmniej L na pewno, żeby nie była taka obcisła też, nie? To myślę, że na L-kę będzie w sam raz. No i zobaczcie, jak wyglądam w tym, wystylizowana poglądowo. Oraz również dodatkowo w żakiecie od Neo-Noir i on jest bodajże z lnu i bawełny, ale już Wam powiem konkretnie. Tak, dokładnie, 55% bawełna, 45% lnu. Świetny, świetny kolor, bardzo podobny kolor do tego i ma czarny guzik, więc moim zdaniem zestawienie po prostu tej sukienki i tego żakietu jest perfekcyjne. Zobaczcie, to wygląda jak komplet. Także tadam, polecam bardzo. Lecimy dalej. Słuchajcie, teraz będą dwie sukienki, co do których się zastanawiam, czy sobie zostawić, koniecznie dajcie znać. W sumie są trzy takie. Tutaj jest taka sukienka w stylu, który bardzo lubię, z tymi falbanami, z bawełny 100% i to jest marka Cope. Rozmiar niby 40, ale tym się nie przejmujemy, bo te sukienki w ogóle są luźne. Piękny ma kolor i moim zdaniem jest mi dobrze w tym kolorze. Także dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tej sukience. Ona spokojnie też może być na ML, jak najbardziej. Ale wydaje mi się, że nie przeszkadza, że jest taka właśnie luźna i oversize'owa. Dajcie koniecznie znać, bo się gryzę z myślami. Robię teraz wielkie czyszczenie szafy, co zobaczycie, bo pokażę Wam jeszcze dwie sukienki z mojej szafy, które wyprzedaję. I zobaczymy. Sukienka marki Yas z fajnymi rękawami, z angielskim haftem i z bawełny. Piękny kolor też i znowu to jest druga sukienka. W której jest mi lepiej? Dajcie znać. Pokazuję Wam tam. Ale zobaczcie, no jest nówka. Śliczne to jest i bardzo, bardzo lubię taki odcień żółtego. Podobna długość w sumie do tamtej, więc no nie wiem, po prostu proszę Was o radę, żebyście napisały, która sukienka lepsza? Czy różowa, czy żółta? Na mnie. Jak wyglądam? No bo wiecie, czasem człowiek nie ma takiego dystansu do siebie, żeby od razu określić. Kolejna sukienka jest przepiękna też, Saint-Tropez, to już jest naprawdę mega fajna marka też i to jest rozmiar M zdecydowanie, też mierzę tą sukienkę. Sukienka ma najmodniejszy w tym roku kolor i bardzo ładne wzory, naprawdę, ma długi rękaw z gumeczką, świetny krój, naprawdę jest świetna. Mam wrażenie, że jest na mnie za duża, ale możecie pisać też, co sądzicie. Mi się wydaje, że bardziej będzie na M-kę fajnie wyglądać. Ale naprawdę jest też przeurocza. No i ten kolor tego sezonu jest mega piękny. Zachwycam się tymi sukienkami, ale naprawdę takie... Dawno nie kupiłam takich pięknych sukienek i w zasadzie chyba to są najlepsze łowy tego roku, no na tego roku to na pewno, ale od bardzo, bardzo dawna, bo uwielbiam kupować sukienki. Tutaj jest coś świetnego, słuchajcie, sukienka od Superdry. Ekstra firma. Patrzcie. Super Dry rozmiar M. No i niestety, bardzo liczyłam, że ta sukienka będzie dobra, bo mnie się strasznie podoba. Jest świetnej jakości, z bawełnianą podszewką. Piękna jest. Natomiast no niestety jest w biuście na mnie za duża. To jest rzeczywiście M-ka, przewidziana na M w biuście, ale patrzcie, jaka piękna. No po prostu nóweczka. Tu ma jeszcze wszywkę markową. No to jest największy ból tego hola dla mnie. Jak chodzi o tą sukienkę, bo ona naprawdę mi się tak podoba. No cóż, tak bywa, słuchajcie.
No to teraz pokażę Wam jeszcze te dwie sukienki, które wyprzedaję, bo tą sukienkę sobie przez jakiś czas zostawiłam. Dałam ją na Vinted, ale zastanawiałam się, czy ją sobie zostawić. Zobaczcie mnie w niej i dajcie znać, czy jedną z tamtych, czy tą. No, jeżeli nie, to ta jest też MK 38 Villa. Bardzo fajna firma. Piękna też sukienka, z bardzo grubej wiskozy, śliczna, naprawdę. I też ma rękaw taki dłuższy trochę, taki bardziej 7/8. Już była kiedyś w holu, ale po prostu Wam jeszcze pokazuję, że teraz trafi już chyba. Dajcie znać. Po prostu też chciałabym, żebyście napisali, co sądzicie o tej sukience. No i jeszcze jedna sukienka, którą na pewno wyprzedaję, bo jednak stwierdziłam, że jest za duża. Kolejna sukienka z wiskozy i jest piękna. Też patrzcie na ten wzór, po prostu ja się zakochałam w tym wzorze. I mimo, że ta sukienka wygląda na za dużą na mnie, bo to raczej jest taka bardziej MK, ale LK to też spokojnie. No to ta sukienka po prostu, mam poczucie w niej, że jestem za duża w niej. 85% wiskozy. Piękny materiał, bardzo ciekawa sukienka. Też może być właśnie z pasem, ma cudowną kolorystykę według mnie. Także tą sukienkę na pewno odsprzedaję, jeśli ktoś będzie chciał, to jak najbardziej jest też dla Was dostępna. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejne filmy, będzie kolejne, zabieram Was na nową wymianę towaru, oczywiście za kilka dni. Będzie też filmik o noworocznych zmianach i on będzie taki naprawdę złożony, myślę, że będą tam ciekawe rzeczy, również jakieś rzeczy pokażę, bo jak mówię, właśnie noworoczne czyszczenie domu i szafy nastąpiło. I zapraszam Was na kolejne filmy, niedługo też przedstawię Wam cudowną, bardzo jakościową, taką premium polską markę, produkowaną w Polsce, więc już się też nie mogę doczekać tego filmu. No, w takim razie widzimy się następnym razem we czwartek. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!